Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj wymieniamy kierownicę w końcu. Z takich informacji, jak ktoś nie oglądał poprzedniego filmu, to nie ma baku, jak widzicie. Bak poszedł do naprawy. No niestety nie udało się zdobyć nowego, więc zadecydowałem, że poszedł do naprawy. Będzie tam prostowany, cynowany. No mam nadzieję, że kurde fajnie wyjdzie. Oddałem do kogoś, kto naprawdę fajnie robi. Co prawda majątek kosztuje to, ale dobra. Będą naklejki oryginalne zamówione, są z Kawasaki, także będzie, mam nadzieję, jak oryginał wyglądał bak. Ma mi porobić ten facet też zdjęcia i jak uda się to nagrać, jakiś film, jak to robi. Przynajmniej obiecał, że to zrobię. Czy to zrobi, to nie wiem. Także gdzieś wam na pewno w późniejszym terminie wrzucę to, żeby zostało dla pamięci. Jeszcze się zastanawiam, czy z tą owiewką do niego nie pojadę, chociaż nie wiem, ile on by za to skasował. To jest masakra. Wszystko. No dobra, dzisiaj chciałbym sobie tą kierownicę wymienić. Jak pamiętacie gdzieś tam z jakichś filmów, a jak nie, to sobie pooglądajcie. Tu mi przy wypadku wygięło linkę od gazu i jest pęknięta ta część, więc musiałem niestety zakupić drugą. Co mi się trochę nie podoba, bo jest, widzicie, taki trochę kolor. Nie wiem, czemu ona jest taka w sumie. No ale działa na przykład dużo lepiej ten przycisk. Także zaraz rozbiorę jedno i drugie. Będę kombinował, jak to złożyć do kupy i co z tym zrobić. Mam nowy wskaźnik biegów. Tylko taki malutki, kurde, i nie wiem, co z nim zrobić. Gdzieś go jakoś umocować. Też będę kombinował. Chcę przewody wymienić hamulcowe, bo będziemy wymieniać pompę, lusterka. I największy problem mam z manetkami grzanymi. No bo nowe manetki, które mam, nie są grzane. Te, jak widzicie, się rozpierdzieliły, ale planuję wziąć, rozciąć je jakoś delikatnie i zobaczyć, czy tu jest ta mata grzewcza gdzieś w środku. Bo jeśli jest ta mata grzewcza, to może by się udało przełożyć jakoś pod spód, co bardzo wątpię. I wręcz jestem przekonany, że to się nie uda, ale próbować warto. Tylko nie wiem, gdzie mam nożyk. Sorry, że sapię, ale jestem zmęczony z psem, jeszcze biegałem chwilę. W ogóle ostatnio żyję na takich obrotach, że już nie wyrabiam i nie wiem, gdzie mam nożyk, że nie wyrabiam na zakrętach, powiem wam szczerze. No i kurde, tak już nie mam sił. Dobra, poczekajcie, znajdę sobie ten nożyk. Dobra, słuchajcie, biorę się za tą kierownicę. Spróbuję odkręcić najpierw spróbuję odkręcić to. Kupiłem też nowe śrubki do tego. Czerwone będą teraz takie ładne. Gdzieś mi brakuje trójki. Czyli mocowanie szybki. Ciekawe, czy pugieły. Będę odkładał tak. Tak jak widzicie, nie było wszystkich śrubek takich ładnych. Teraz będą. Stara owiewka wylatuje. Zastanawiam się, czy przy uderzeniu nie pogięło tu czegoś. Tu widzę, że tu wszystko pękło. Ta owiewka była, kurczę, fajnie taka, widzicie? Przyciemniana tu. Ta nowa chyba nie jest taka. Ta nowa chyba taka nie jest. Powiem wam, nie wiem, co z tą kurde czachą robić, trochę nie bardzo ją zostawiać, ale z drugiej strony, kurczę, ja nie wiem, ile mnie na warsztacie skasują i chyba na razie musi zostać. To chyba trzeba będzie też odkręcić. Na razie nie montuję tej owiewki. Może nie zostanie na pamiątkę. Zrobię naklejkę, tylko stare czasy. Co? Coś tu wymyślimy, a nie ruszam jej, bo ona ogólnie stała dobra.
Chłopie, całą michę żarcia zjadłeś. Czego ty chcesz? Nie dostaniesz nic, Buster. Ostatnio nie wiem, coś mu się dzieje. Tylko by jadł. Chłopie, ty 30 kilo karmy już zżerasz. Starczy. Tylko teraz tak, chyba musimy poluźnić kierownicę. Bo bez tego ani rusz. Nie. Czekajcie. Uchwyt na ten, powiem wam, telefon genialny. Kiedyś nawet robiłem wam filmik, ale potem miałem wypadek, już by nie zdążyłem wrzucić. O kurde. No nie odkręcę tego. Chociaż... Chciałem do tej śruby się dostać, wiecie? Tak? Albo to. Ten. A, miałem te manetki sprawdzić. No już czekajcie, odkręcę to. Sprawdzę manetki, czy da się radę wyciągnąć te maty. Tak, no są takie, nie wiem jak to nazwać, mata grzewcza, no. Tak bym to nazwał. Się zastanawiam, gdzie zamontować ten wskaźnik od biegów. W sumie to by było fajnie, żeby dokupić tylko ten taki uchwyt do kierownicy. Albo tu zrobię takie. No zobaczę, jak owiewkę zamontuję, to zobaczę, gdzie to by było najrozsądniej. No ten był fajny, duży, no ale niestety... Ale niestety, kurczę, się spierdzielił. Jedna kreska nie działała w nim. A jak nie działała jedna kreska, to dla mnie to było jednoznaczne z tym, że się muszę zastanawiać, jaki jest bieg. Dobra, nożyk. Sprawdźmy te... Teraz kurczę, żeby to nie przeciąć tej maty, znaczy tej, nie wiem jak to nazwać. No jest. Widzicie? Może się uda kurczę ją odzyskać. Klejona jest. Kurde, żeby jej nie rozciąć. Ale to zjechało. Nie. Jej się nie uda. Teraz zobaczcie dlaczego. Bo ona nie jest samą folią. Tylko ona się tu już wtopiła w plastik. Ona jest wtopiona aż w plastik. Że niestety przykro mi. Ale się nie uda. Kurde. Żebym albo manetki Oxforda kupić same. Albo kurczę zrezygnować z tego. To są podróby barakudy, to bierzcie to też pod uwagę, nie? To nie jest prawdziwa barakuda, to tylko chińska podróba. No kurde, jestem trochę sceptycznie nastawiony co do zakładania tego. No dobra.
powiedzmy, że pójdziemy oszczędnościowo i demontujemy na razie to. To jest przerąbane, powiem wam, zakładać te linki. Się wydaje, że to takie proste, ale to wcale takie proste nie jest. A do tego będę musiał pokombinować, jak tu idą przewody i gdzie one idą. Bo ta kostka gdzieś tam idzie. Trzeba będzie podpiąć nową. I w ogóle się zastanawiam, czy nie przełożyć tego przedniego plastiku z mojego, bo jest ładniejszy. Tamten jest jakiś taki, nie wiem, jakby już gorszej jakości. Taki wyblakły się wydaje, nie? Inny kolor w ogóle, no. Taki brązowy. A te ładne czarne były. A zobaczymy, czy to da rady całość przełożyć. A i mogę wam powiedzieć, jutro są, nie jutro, pojutrze, znaczy jutro się zaczynają już, ale ja będę w niedzielę. Wy co prawda już widzieliście ten filmik z targów, bo no bo ja najpierw wrzucę filmik z targów, a potem chcę całą serię wrzucać tego, jak tutaj to robiłem z motocykla. Tego wy już pewnie widzieliście, a jeśli nie widzieliście, to się cofnijcie do tyłu. No, tu aż coś odpękło. To sobie odłożę. Sobie odłożę. Także cofnijcie się, tam jest gdzieś filmik z targów. No ale wracając, pojutrze jadę na targi. Aż jestem ciekaw, co tam będzie. Kurde, da się przełożyć wszystko. Dobra, ta manetka. Chociaż to fajne manetki były, kurde. Linki od gazu. Tą linkę jedną będzie musiał wymienić. Teraz pytanie. Przekładamy ten plastik, czy nie? To musimy porozcinać. Ale to ktoś chamsko zrobił, tak kurde. Na patencie. Totalnie na patencie. Chodziło. Teraz tak. Ja tego nie muszę ściągać całkiem. Weźmiemy tylko szmatkę. O. Podłożymy. Jak to sobie tak leży. No i teraz ja mam dostęp do wszystkiego. I to jest ta wtyczka. Czyli tu musimy obciąć. Kurde, jak ja nienawidzę takich wtyczek. My nie mogli tych wtyczek robić na zasadzie, że się naciska coś jednego i to wychodzi. A tu z każdej strony blokada. Człowiek się namęczy. Masakra. Tyle roboty, żeby wyciągnąć takie jedno. Ktoś powie, a tam przy motocyklu w 5 minut można coś zrobić. Kurde, ile już tu godzin spędziłem. To jest masakra. Dobra, trzeba by to porozkręcać. No tu jest pęknięte i to. Gdzie to już by pracowało? I nie działałoby tak jak należy. Dobra. Teraz tutaj. Gdzie to idą te przewody? O kurde, ale on pozawijany. Bo przydałoby się też te kierunkowskazy wymienić, nie? My takie same. Dobra, ja tak samo.
Te damy na przód, a te damy na tył, bo te są przyciemniane. Tak, te damy na tył, te damy na przód. Mamy takie końcówki. Kurde, trzeba będzie lutować jak nic. Trzeba będzie lutować. Tu widać, że jest coś. O, nie trzeba będzie lutować. Co to jest? Jakiś magik tu był. Ewidentnie tu był jakiś magik. Na razie tego zostawimy. No bez jaj. Co to jest? Ja pierdę, wiem, on chyba chciał zrobić przerywacz, kurde. A kurde. Zobaczcie, to jest tylko zawinięte. Dobry był. Dobry był chłop. Na tą manetkę możemy przełożyć. Manetkę możemy przełożyć tutaj tędy. To co, bierzemy się za drugą stronę, nie? To trzeba. To możemy wyjąć. To był patent z poprzedniej kierownicy. Na silikon, to widzicie jak to jest. Kurde, tych manetek podgrzewanych mi szkoda. Narcia, może bym zainwestował i kupił. Muszę to przemyślić. Chyba tak zrobię, powiem wam. Te może ładnie wyglądają, ale jednak chciałbym mieć podgrzewane. Chyba tak zrobię, że zainwestuję. Manetki podgrzewane. Znowu gdzieś posiałem śrubokręt. Taka ładna, amerykańska była. Bateria mi padła, musiałem wymienić. Trochę się zgięła, co? Trochę za. Trochę się zgięła. Nie wiem, co jest prosto.